Witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowościami kosmetycznymi. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, bo dobry wieczór. No nie wiem, które będziecie mnie oglądać. Dzisiaj przychodzę do Was z nowościami. Mamy różne promocje, między innymi na stronie Eveline Cosmetics kupiłam sobie tą mgiełkę, to jest mgiełka do twarzy i do ciała w odcieniu Nude. Kupiłam również korektor Magical Perfection od Eveline Cosmetics. Też był na promocji, także mi się udało. Któregoś razu w Rossmanie zobaczyłam, że kosmetyki Wet n Wild są na wyprzedaży. Kupiłam właśnie bronzer i szminkę matową, bo był taki okres, że kosmetyki tej firmy Wet n Wild były wycofywane z Rossmana. Teraz okazuje się, że nadal są. Nie mają swojej szafy, tylko mają takie stanowisko. No już jest normalna cena, także mi się udało. Na promocji w Rossmanie kupiłam taki różoroświetlacz z firmy Miss Sporty. Kupiłam również marki Eveline Eyeliner, Precision Plus Liner. Kupiłam również kredkę od Lovely Full Precision, tym razem w odcieniu Light Brown. I jeszcze kupiłam konturówkę od Vibo Million Dollar Matte Liner, tylko że tym razem w odcieniu numer 1. A do ust kupiłam sobie błyszczyk od Rimmela. Także to są wszystkie te moje nowości. Dzisiaj będę z nich korzystać. Zobaczę, jak one mi się sprawdzą. Ja też mam korektor na powiece. Cushion od Vibo. On jest taką moją bazą. Dzisiaj chcę zrobić jakiś taki makijaż fioletowo-różowy. Posłużę się paletką od Eveline Cosmetics Twilight. I tu jest taki fiolet matowy. On jest taki brązowo-fioletowy. I nałożę go na zewnętrzny kącik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nawet, ale jest taki bardzo, bardzo ciemny jednak. Na drugim oku również. Biorę pędzelek do blendowania i blenduję te górne granice. Tych dolnych nie ruszam, tylko tę górną granicę blenduję. W palecie Eveline Cosmetics jest też taki fiolet, ale dużo jaśniejszy, więc też go użyję. To już jest bardziej fiolet. I teraz z paletki Twilight wezmę róż. Nabiorę go już na palet. On wygląda tak na palcu. Nie świeci się aż tak bardzo, jakbym chciała, ale może być. Już jenko widać, więc ja go naprawdę dosyć często używam. Trochę zachodzę na ten fiolet, tak żeby to rozblendować, to przejście. Na drugim oku również. I teraz z powrotem wracam do pędzelka, do blendowania i tak rozblendowuję. Wracam do tego pierwszego cienia, ale tym, co mam już na pędzelku. I tak wyciągam sobie ten kącik zewnętrzny jeszcze do góry. I rozblendowuję. Dokładam jeszcze tego pierwszego cienia, wyglądał dosyć mocny. I znowu wracam do pędzelka do blendowania i rozblendowuję. To tak samo. Jeszcze wrócę trochę do tego fioletu, bo coś mi tu uciekło. I teraz rozblendowuję. Teraz robię od razu dolną powiekę i znowu sięgam po paletkę Twilight i ten szaro-fiolet. On tak i w szarość wpada, i w brąz. I łączę te dwa kąciki ze sobą. Tutaj tak samo. Teraz paletki Sunrise. Sięgnę po taki piękny bordo, róż. Trudno powiedzieć, jaki to jest konkretnie kolor. I go nałożę tak na dolną powiekę. Paletki Twilight wezmę jeszcze taki beżowy cień i rozblenduję. Paletki Freedom Pro 12 Audacious 3 wezmę taki bardzo jaśniutki różowy cień, bo też widać denko, i nałożę go w wewnętrzny kącik na dolnej powiece i w wewnętrznym kąciku też. Zanim jeszcze przejdę do twarzy, zrobię sobie kreseczki tym eyelinerem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy on mi się będzie spisywać. On ma podobny pędzel, taki jak ten od Katosu, Tryton.
Podobno jest również precyzyjny, ale czy on jedzie po turbopigmentach? Nie wiem, będę musiała go jeszcze sprawdzić. Ja jednak z tymi kreskami mam cały czas problem. Teraz mogę przejść do twarzy. Moim podkładem będzie Selfie Time od Evelyn Cosmetics. Ja mam w odcieniu 02. Przypominam, że lista kosmetyków jest zawsze w opisie. Nałożę tym razem pędzelkiem. Teraz biorę gąbeczkę i wklepuję ten podkład. On dosyć szybko zastyga, więc trzeba szybko pracować. No i czas na korektor Magical. Zobaczymy, co to za cudo. Czy to faktycznie taki magiczny? No, krycie, tylko że jest za jasny na mnie. Będzie dobry na zimowe miesiące. Ale jest kryjący też. Nie spodziewałam się, że on jest taki kryjący. Jest taki dosyć suchy ten korektor. To teraz pora na brwi. Niestety nie wiem jakim cudem, ale zupełnie mi się star ten napis. W tej dark brown napis nadal jest, a tu zupełnie mi się wszystko starło. Dziwię się, no bo tu też dotykałam po podkładzie, miałam ręce umazane i nic się nie zmazało. Tak dziwnie pokazywać, że full precision, jak to nic nie pisze. Napis sobie wyczeszę brwi. Teraz tą kredeczką narysuję kreseczki imitujące moje włoski. I z drugiej strony to samo. Utrwalę sobie jeszcze brwi Eyebrow Fixer od Vibo. Chciałam kupić ten żel od Evelyn, ten bezbarwny, ale niestety nie było. Muszę jeszcze zostać przy swoim starym, on już mi się kończy. Także lada chwila, może będzie jeszcze od Vibo, to kupię jeszcze jeden taki. Ale już chciałabym ten nowy sobie wypróbować. No mam co prawda tą maskarę od Evelyn, też muszę zużyć, tylko że ona jest dla mnie właśnie za ciemna. Teraz ja sobie wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i zaraz teraz wracam. Z tego co widzę, to ten korektor mi powchodził w załamania skóry, zmarszczki. Okropnie wygląda, tak jakby się ciastkowo, jest taki suchy, jakby pudrowy. Na pewno się nie polubię z nim, zobaczcie, no po prostu wszędzie mi powłaził. O, tu widzę takie białe kreseczki, takie jasne kreseczki, to wszystko jest, co on powłaził mi w te wszystkie zmarszczki. Okropny, no po prostu okropny, już znowu jest lepszy. No nie, nie polubię się, może będę go do oczu wykorzystywać, bo na pewno nie do twarzy. Przechodzimy do ocieplania, użyję tego bronzera od Wet n Wild. Nie wiem, czy nie będzie za ciemny, ale zobaczymy. Może akurat. Ja specjalnie wybierałam taki dosyć ciemny, żeby mieć właśnie na lato. I on jest fajny dosyć. On jest dosyć ciemny, choć ja wiem, jeszcze ujdzie. Ta druga strona. Trochę przy linii włosów. Na stronie, żeby tak wysztuplić to moje czoło i skrócić. No i jeszcze żuchwa. I troszkę brodę muszę sobie zaokrąglić. Będę tylko kęciastą tutaj. I teraz jeszcze wykonturuję sobie nos. Jeżeli coś szumi, to mój komputer niestety. Tak hałasuje. Teraz biorę taki puchaty pędzelek i rozblendowuję. Pora na puder, Cooking Time od Lovely, gąbeczka i nakładam puder i pod bronzerem. I teraz resztkę pudru nakładam pod konturem nosa. To mi wygładzi, zbluruje, rozjaśni, podkreśli ten kontur.
troszkę przejeżdżam też na nosie i niech się piecze. Teraz róż, tylko muszę to odkleić, bo to jest zafoliowane i on wygląda tak. Ładny róż, zobaczymy jaki jest rozświetlacz. Wydaje mi się, że jest trochę złotawy, tak delikatnie. Ładny kolor, taki delikatny róż, troszkę cukierkowy, teraz duży pędzel i blenduję, żeby to rozblendować wszystko ze sobą. I teraz skorzystam z tego rozświetlacza. Najpierw podłuki brwiowe, tu również, na policzki, no dosyć intensywny muszę powiedzieć. On jest taki złotawy troszkę. Troszkę na nosie. U kupidyna. On dosyć jest mocny. Teraz znowu rozblenduję. Teraz pora na usta. A do ust, tak jak już mówiłam, mam trzy produkty, czyli konturówka, Million Dollar Matte Liner od Vibo, szminka od Wet n Wild i błyszczyk od Rimmela. Najpierw obrysuję swoje usta. Teraz pora na szminkę Megalast Matte i ja mam numerek 1440E Sandstorm. Więc nią sobie umaluję, ona ma taki kolor ładny, taki nudziakowy. Konturówka jest za różowa w tej chwili. Przykryję szminką. Szminka naprawdę jest matowa. Z tym, że ona ma taką kremową formułę, więc jest dosyć komfortowa. Nie wiem, jak będzie się zjadała w ciągu dnia. No nic, popróbuję, zobaczymy. Teraz nałożę ten błyszczyk od Rimmela. On się nazywa Oh My Gloss Pump. I ja mam odcień chyba 210, ale nie jestem pewna. On ma bardzo ładną, tutaj taką, nie wiem, wygrawerowane takie coś, takie wytłoczenie. W ogóle jest bardzo ładna, bardzo mi się spodobała. No i wybrałam sobie właśnie ten kolorek. Zobaczymy, jak się sprawdzi. O, inny ma zupełnie aplikator, taki spłaszczony. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest taki spłaszczony. Ale nieładnie pachnie, nie. Tak chemicznie. O, i ma jakiś składnik, który... on jest chyba z tych powiększających usta. No właśnie, bo mi mrowią. Tu coś pisze, ale tu tak małe literki, że nie można odczytać. Powiększenie ust, no niestety. Ja nie potrzebuję powiększenia, nawet nie wiedziałam, że to jest z tej serii. Mrowią mi usta, także jak będę miała pełne wafry. Dobrze, teraz mogę szczypnąć puder. Jeszcze od bronzera wezmę sobie i przejadę tą żuchwę. Mrowią mi usta. Nie wiedziałam, że to jest taka powiększająca, bo pewnie ich bym nie kupiła w ogóle, gdybym wiedziała, że to jest taka powiększająca usta, bo ja takich nie preferuję, nie potrzebuję powiększać ust. Ma chyba mentol, bo czuję takie chłodzenie jednocześnie i chyba tym mentolem właśnie pachnie. Ale nie klei się, to jest zaleta tego błyszczyka. Naprawdę fajny ten błyszczyk. Nie wiem, czy jeszcze coś kupię na tej promocji, bo jeszcze trwa to do końca października. Nie wiem, kiedy ten filmik się pojawi. Także nie wiem, czy jeszcze coś kupię. Chcę trochę zaoszczędzić, chcę gdzieś pojechać na przyszły rok i po prostu chyba nie będę już więcej nic kupowała. Naprawdę, mam sporo tych kosmetyków, także podkładów mam full, także tylko wszystko wykorzystać, to będzie dobrze. Teraz zostało mi tylko użyć tą mgiełkę z Eveline Cosmetics. Ojejciu! Ona pluje, nie? To nie jest mgiełka żadna. Okropność. No, naprawdę, Eveline, zawiodłam się. Taka plujka. Ona pluje, ona to nie jest mgiełka żadna. Nie wiedzą, co to jest mgiełka, naprawdę. Dozownik jest okropny, okropny. Jak zużyję tą od Bielenty, mam tu nawet ją,
Jak ją zużyję, to wtedy przeleję sobie po prostu do niego, bo tutaj jest dozownik zupełnie inny i naprawdę ładnie pryska. Może też nie są to najmniejsze kropelki, tylko są dosyć spore, ale to w ogóle jest masakra. Teraz wezmę sobie gąbeczkę, jeszcze doklepię tą mgiełkę. Aż mi się rzęsy podklejały. Naprawdę. Chyba powinnam omijać oczy. Naprawdę. Okropność. To tyle, moi drodzy. Dziękuję wam za dzisiaj i do miłego. Pa!